To był bardzo ciepły maj. Jeden z tych, który zapowiada upalne, słoneczne lato. W powietrzu unosił się zapach bzu, a na przedniej szybie samochodu zebrała się warstewka kurzu. Ania wysiadła z samochodu, wpatrując się w budynek kaplicy, w której wystawiono ciało jej męża. Podeszła do niego. Ania już tak miała w zwyczaju, że przed każdym wydarzeniem chciała zawsze wszystko mieć pod kontrolą. W tym przypadku chciała się upewnić, czy guziki są podopinane, buty czyste, a koszula idealnie wsadzona w spodnie. No właśnie, te spodnie, było z nimi coś zdecydowanie nie tak. Były założone za nisko. Ania, niewiele myśląc, chwyciła za nie i podciągnęła je do góry. I właśnie wtedy okazało się, że jej mąż ma na sobie pieluchę. Piękny, granatowy garnitur, nowe buty i pielucha. Ania niestety niewiele mogła już zrobić w tej kwestii. Widziała jednak, że do końca swojego życia będzie sobie wypominać to, że pochowała męża w pielusze. O branży pogrzebowej krąży wiele mitów. Trupi jad, łamanie kości, celowe podmienianie ciał w trumnach. Myślę, że większość z nas skądinąd o tym słyszała. Mogę was uspokoić. To są mity. Dużo bardziej prawdopodobne jest to, że człowiek w Polsce zostanie pochowany w pieluszce. Jego usta i nozdrza sklejone superglu, a do krtani wciśnięta plastikowa rękawiczka. Zbyt rzadko zastanawiamy się nad jakością usług w zakładach pogrzebowych, ba, nie wiemy nawet czego wymagać. Bo kto z nas ma jakiekolwiek pojęcie na ten temat, zanim śmierć wkroczy w jego życie? No właśnie. Branża pogrzebowa jest dla nas zagadką i często za ten brak wiedzy przyjdzie nam zapłacić bardzo wysoką emocjonalną cenę. Byłoby nam dużo łatwiej żegnać naszych bliskich, gdybyśmy mieli chociażby podstawowe informacje na ten temat. W Polsce nie mamy zresztą zbyt wielu dylematów, jeżeli chodzi o pochówki. Hollywood lubi nam pokazywać piękne pogrzeby, gdzie rozsypywane są prochy nad morzem, w górach. W Polsce nie istnieje nic takiego, a na świecie mamy taką firmę, która jest w stanie wystrzelić prochy ludzkie w kosmos. Ale schodząc na ziemię tutaj u nas w Polsce, obowiązuje ustawa, według której ciało ludzkie należy pochować albo w grobie ziemnym, albo w kolumbarium, czyli na cmentarzu. Pozostaje nam więc wybór: trumna czy urna? No właśnie. Co byście wybrali? Trumnę czy urnę? Wcale mnie nie dziwi taka odpowiedź. Dla większości właśnie to jest to, czego wymagają. Bo po pierwsze, kremacja jest tańsza. Urna zajmuje mniej miejsca. Ale dla naszych starszego pokolenia to wciąż jest troszkę nie do końca takie komfortowe. Głównie za sprawą naszej historii. Wciąż mylimy współczesne piece kremacyjne od tych pieców krematoryjnych, które znamy. To były narzędzia zbrodni. Bardzo duża część moich mówców, kiedy prowadziłam badania do mojej książki, powiedziało mi nawet, że powód jest prozaiczny. Nie chcą, żeby chodziły po nich robaki. W tej chwili kremacja to około 40% pochówków w Polsce. Pozostaje również kwestia przygotowania ciała. I to również będzie sprawą dla profesjonalisty. Niestety w tej chwili w Polsce nie istnieją żadne standardy, żadne wymogi dla firm, które chowają naszych bliskich. Usłyszałam nawet, że w Polsce dużo łatwiej jest otworzyć zakład pogrzebowy niż budkę z hot dogami. Praktycznie każdy z nas jest w stanie otworzyć swój własny zakład pogrzebowy, nie mając przy tym tak podstawowego wyposażenia, jakim jest chłodnia. Zdarza się, że ciała są przechowywane w kościołach, w szpitalach. To jest zabronione.
W Polsce mamy również zbyt mało balsamistów, tanatokosmetologów, osób, które są w stanie w profesjonalny sposób przygotować taką osobę. Dlaczego to jest takie ważne? Ano właśnie dlatego, że są w stanie przygotować osobę po wypadkach, po chorobach. Potrafią między innymi zabezpieczyć okolice odbytu oraz genitaliów w taki sposób, że nie dojdzie do żadnych pośmiertnych wycieków. Zmarłemu przywracamy godność, chowamy go w jego bieliźnie, nie w pieluszce. To dzisiaj pamiętam pierwszy zakład pogrzebowy, który mijałam w drodze do sklepu zoologicznego. Aby kupić proso dla moich papużek falistych, musiałam minąć pojedyncze drzwi i okno. Na wystawie była urna i pojedynczy bukiet z kwiatami. Jako dziecko nie wydawało mi się to w żaden sposób przerażające, ale zauważyłam, że ludzie odwracają wzrok, że przechodzą na drugą stronę ulicy. Jako ciekawskie dziecko chciałam tam oczywiście zajrzeć, ale moja mama zawsze brała mnie ze sobą, przyspieszała, no i niestety nic nie można było zrobić. Pogrzeb jest ceremonią. Smutną, ale to jest ceremonia. Możemy wybrać, jaka muzyka nas będzie odprowadzać. Do zaplanowania również jest kto nam poprowadzi taką ceremonię. Ksiądz czy mistrz ceremonii świeckiej. Wciąż zbyt mało rodzin wie, że pogrzebu nie musi poprowadzić duchowny danego wyznania. Ania nie miała pojęcia, czego wymagać od zakładów pogrzebowych. I tak jak my, nie rozmawiała ze swoim mężem, nie miała bladego pojęcia, jak on chciał być pochowany. Nie lubimy rozmawiać o śmierci. Boimy się, że ją przyciągniemy. Żyjemy w czasach, gdzie wszystko i wszyscy muszą być zawsze piękni, młodzi i zdrowi. Odmawiamy sobie trudnych emocji, złości, smutku, a te piękne zwyczaje, które pomagały naszym bliskim odchodzić, zniknęły. Dzisiaj nie umieramy w domach, umieramy w szpitalach. Nie widzimy śmierci i nie pokazujemy jej naszym dzieciom. W tej chwili maksymalnie wypaliśmy śmierć z naszego życia. Znacie ten dyskomfort, kiedy ktoś zaczyna mówić na temat śmierci? Babcia mojej koleżanki kilka lat temu zabrała ją do swojego pokoju, żeby pokazać jej kolekcję ręcznie szytych sukienek. Ta granatowa, uszyłam ją na ślub twojej mamy. Ta czerwona, ta już na rocznicę ślubu. A ta niebieska, tą chciałabym mieć na sobie podczas mojego pogrzebu. Co najczęściej odpowiadamy naszym babciom? Oj, babcia, ty bzdury wygadujesz, w nas jeszcze wszystkich przeżyjesz. To nie pomaga, a wystarczy otworzyć na ten dialog. Babcia nie mówi nam o tym, bo już jedną nogą wchodzi do trumny, ale dlatego, że chce być przygotowana. Ignorując tak ważną potrzebę, nie pozwalamy jej na spokój. Zwłaszcza, że to ona inicjuje taką rozmowę. Na drugim końcu tego spektrum może być dziadek, który powie nam: Dusia, mnie po śmierci to wszystko jedno, mnie tam na hałdę śmieci możesz wyrzucić. Z nim również trzeba porozmawiać, bo on boi się dużo bardziej niż babcia. Takim dziadkom warto również przypomnieć, że każdy człowiek musi być pochowany, bez względu na to, kim jest i co robi. To jest przede wszystkim kwestia zdrowia publicznego. Bywają jednak sytuacje trudniejsze. Zgony w wyniku chorób. Bardzo wiele rodzin terminalnie chorych pacjentów aż do samego końca nie jest w stanie dopuścić do siebie tej świadomości, że ta śmierć nadejdzie. Jak pomóc takim pacjentom? Przede wszystkim musimy ich wysłuchać. Zwłaszcza, kiedy będą chcieli dopiąć swoje ziemskie sprawy. Kto zajmie się moim rudym kotem? Czy ktoś dalej będzie pielił mój ogródek? Całe życie zbieram książki. Kto się tym zajmie? Rozmawiajmy z nimi. Zapewniajmy ich, że na każdym etapie ich podróży będziemy z nimi.
Kolejna niezwykła rzecz to zrozumienie. Postarajmy się zrozumieć, że rozmowa na temat śmierci jest dla nas absolutnie naturalna. Planowanie, w tym przypadku swojego pogrzebu, przywraca sprawczość w nasze ręce. Kilka lat temu Ania Harko na tej scenie opowiadała, jak ważna jest rozmowa z osobami terminalnie chorymi. Człowiek, któremu odebrano wszystko, bo odebrano mu zdrowie, bardzo potrzebuje czuć, że wciąż ma jeszcze na coś wpływ. A co ze śmiertelnością naszą? Możemy w każdej chwili umrzeć na dowolny w zasadzie sposób. Wiem, przerażające. Ale dlaczego o tym nie myślimy? Dlaczego jesteśmy w stanie funkcjonować, chodzić do pracy, robić swoje codzienne rzeczy? Naukowcy z Uniwersytetu Bar-Ilan w Izraelu udowodnili, że umysł ludzki ma za zadanie wyłapywać zagrożenia i nas o nich informować. Ale nie może sobie pozwolić myśleć, że przestanie istnieć, bo to by mu dosłownie przegrzało system, a nas doprowadziło do takiej subtelnej paranoi. Ale mogę was uspokoić. Prawdopodobieństwo, że zostaniemy zamordowani albo zginiemy w drodze do pracy czy toalety, jest naprawdę bardzo małe. Statystyczny Polak umrze w szpitalu po długiej chorobie w wieku około 82 lat pani i 79 pan. Od śmierci nie możemy uciec. Jest pewna jak podatki, karaluchy i szerp. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy tworzyli przestrzeń dla dialogu o umieraniu. W zasięgu naszej kontroli jest pomoc naszym bliskim, którzy spodziewają się śmierci ze względu na chorobę czy późną starość. Ich komfort będzie zależał w dużej mierze od nas. Rozmowa czy refleksja na temat śmierci będzie również potrzebna nam. Możemy prowadzić pełne, dobre życie, wiedząc, że ono się kiedyś zakończy. Carpe diem, ale memento mori. Pamiętajcie o śmierci, bo to ona całkowicie podkreśla piękno i znaczenie życia. Czym są kłótnie w kwestii skończoności? Nasze potknięcia, które w głowie nam urastają do rangi niewybaczalnych. Masz szansę. Idź dalej. Żyjesz. Pomyśl, jak chcesz być żegnany. Pomyśl, jak chcesz być zapamiętany. Jak ma wyglądać twój ostatni rytuał przejścia. Zastanów się, na kim i na czym ci zależy i domknij swoje ziemskie sprawy. Zmień relację, która ci nie służy. Zakończ toksyczną pracę. Zadzwoń do taty, z którym nie rozmawiałaś od kilku lat. Wybacz sobie i innym. Zawalcz o swoje marzenia. Powiedz bliskim, że ich kochasz. Dzisiaj. Teraz. Bo jutro może nie nadejść. Tak po prostu. Carpe diem, ale memento mori.